To będzie taki materiał vlogowo-materiałowo-materialny. Jak już te 500 zrobiłem, to jeszcze 20 kilo będzie 10 czerwonym na stronę. Nie? 520? Tak jest. 520? Tak. Okej. Okay. Mam mały niedosyt po tym 502,5. Mhm. Uważam, że mógłbym tam jeszcze dołożyć do tego, nie? Także jak trener tak mówi, jak za pierwszym razem było bardzo dobrze, to teraz będzie jeszcze lepiej. Normalny. Nasz najnowszy produkt, oczywiście jest to produkt skierowany do biegaczy, do maratończyków, triatlonistów, do rowerzystów. Po małym. Za mało, po maluchu jeszcze, po maluchu. Do dwóch kółek coś tam dźwignę, a potem, bo ja nie operuję też na dużych ciężarach. Do trzech. Ja? No. Trzy. Takie chudziutkie 25, nie przesadzaj. O kurwa! Sprawdź spodenki. Ja jestem normalny, ty jesteś nienormalny, idę stąd. Dzień dobry, YouTube. Czekajcie, przyciszę ten telewizor. Jak zawsze, kamera Seven Nutrition w trasie. Dzisiaj prosto z samochodu rozpoczynamy tenże odcinek. Mamy dwa punkty na trasie, a trasa jest długa i kręta. Przez wiele tuneli, przez wiele lasów i tak dalej, i tak dalej. Dwa odcinki. Pierwszy odcinek, w którym się zatrzymujemy, to u mojego trenera Rolanda Ciurloka. Tam mam w międzyczasie po drodze konsultacje króciutkie, małe założenia. Śpimy razem z Marcinkiem u Rolanda, zjemy dobrą kolację, oczywiście dietetyczną, a później rano wyruszamy do kolejnego punktu, ale o tym punkcie to może powiemy później, nie? Powiemy później, także wy już wszystko wiecie, ja wiem, ale taką sobie zostawimy tutaj dozę niepewności. Fajnie się jedzie, dlatego że to już nie jest zima, nie pada śnieg, długo jest widno, więc dzisiaj spędzimy prawie, że tak powiem, jak policzyliśmy, no dobre 900 km zrobimy, także jest co jeździć. Dobra, w międzyczasie się będziemy widzieć na trasie, to będzie taki materiał vlogowo-materiałowo-materialny. Do zobaczenia. Pozwolicie, że skupię się na jeździe. Mam zapięty pas. Przepraszam, muszę zwracać uwagę, bo już jak będziemy w Niemczech, na przepisy, bo tam nie ma zmiłuj się, jak również u nas w Polsce. Więc jadę ostrożnie, przepisowo i do celu. Ale ja jeszcze jedną rzecz wyprostuję, bo to zawsze śpimy razem, ale to nie w jednym łóżku. Niech ci będzie. No. Nie no, no nie, oczywiście, że nie. W jednym łóżku. No, dobrze. A czemu chciałeś to sprostować? No bo powiedziałeś, że śpimy razem. No to tak. Nie no, że razem, no, że to, no, tak, że no wspólnie, że w pokoju być może jednym. Dawaj, bo się kameruje. Przystanek po tylu godzinach jazdy, dobrze jest rozprostować trochę kości, ale to prostowanie kości też, ale czas na kolejny posiłek. Tym razem w formie cukierko batonów. Tego jeszcze nie widzieliście, na pewno tego nie widzieliście. Białkowo-węglowodanowe. Wolno uwalniające się węglowodany, białko również wolno się uwalniające z lekkim dodatkiem tłuszczu. Tego nigdzie nie dostaniecie. Jak chcecie, Marcin, coś tam puścimy, co? Tam znać, to odezwijcie się, może coś tam wam opylimy. Tak czy siak, fajna rześka pogoda, powietrze fajnie, za chwilę dalej siadamy. Małe siku, małe rozprostowanie kości i ruszamy dalej w trasę, bo przed nami naprawdę sporo kilometrów. Prawie 1000 dzisiaj pykniemy. Ale my to lubimy. No to co? Zjem, zrobię parę przysiadów i siadamy, jedziemy dalej. Doskonałe. Ciekawe, co powie trener, czy będzie wolał kluski, czy Michałki. Ale to jest wszystko dietetyczne. To nie jest... Wam się wydaje, że to jest taki syf. Ja byle czego nie jem. Naprawdę...
Firma Seven Nutrition stawiała na wysokości zadania podróżnicze krówki, zbilansowane, szybki, dobry, jakościowy posiłek. Kapitalne. Gdzie był koszt, to w tych Niemczech to wszystko inaczej. Powiem wam, że jestem ostatnią osobą, która narzeka. Doceniam to, co mam, gdzie jestem i tak dalej, ale odkąd jedziemy już kilka godzin w Niemczech, raz, że chyba przez może 5 minut była normalna autostrada, a tak non-stop jakieś korki, jakieś wyznaczone pasy. No właśnie, korków jak w meczu w Lidze Mistrzów na boisku. Mnóstwo. No ale jedziemy, przynajmniej nie przekraczamy dozwolonej prędkości, ale no jest. O, zobacz, ile tam po lewej. Teraz akurat, jak gadamy, lekko się zwolniło, ale to i tak jest. Rzuć okiem na autostradę. Jeżdżąc daleko w trasę, to nie jest tak, że żremy zimne żarcie. Zapachy jak normalnie w wykwintnej restauracji. Nie wiem, czy to jakaś zupka, co to tam się ugotowało. To jest wszystko podgrzane, cieplutkie, ale pachnie. Ja mam za 35 minut posiłek, a ty pokaż, co tam będziesz jadł. To jest specjalna receptura przygotowana przez Roberta Makłowicza. Aha. A przygotowana i podgrzana przez kamerę kulturystów, który dostał ostatnio gwiazdkę Michelin. Wczoraj było bardzo późno, kiedy dotarliśmy do trenera Roland Czurlok. Jeszcze raz, tak, dzień dobry przed kamerami. Witam Rolanda. Znacie bardzo dobrze mojego trenera i przyjaciela. Dotarliśmy wieczorem, porozmawialiśmy sobie na temat tego, co będzie się dalej działo. Sprawdziliśmy jeszcze formę. Bo u mnie to wiecie, że teraz dużo jest tych wyjazdów, troszeczkę pewne te trening troszeczkę poszedł na drugą stronę, o czym trener wie, że no nie dało rady wszystkiego spiąć, bo najpierw była praca, trening, tak. Ale teraz poczyniliśmy zmiany i będzie dobrze. I jak trener ocenia tutaj swojego podopiecznego? Forma dobra, no masa leci. No, tam dużo więcej wagi nie poszło do góry, ale duża forma dużo lepsza się zrobiła. Jest. Bardziej masz więcej tego wolumenu, jak to powiedzieć po polsku? Objętości. Objętości, no. I mniej tłuszczu. I mniej tłuszczu, rzeczywiście. Co ci da, jak przybierzesz 10 kilo, a z tego jest przynajmniej 5 albo 8 kilo tłuszczu albo i wody, nie? No, to nic. To lepiej tak, no. A co przynajmniej teraz wygląda dobrze? Wygląda, forma się robi, to całkiem inaczej wygląda, jak tak, mówię, tak może 2 miesiące temu. Dagmar się pytała, co to tam z Rafałem, z Frytą jest, nie? No mówię, no nie wiem, coś tam na razie nie rośnie, nie? Na razie tylko chudnie, nie? Albo no. W miejscu stoi, ale teraz się ruszyło, no i jedziemy do przodu. Tak, 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 że widzicie, że z Rolandem cały czas jestem w kontakcie, to nie jest tak, że jak jest praca, cokolwiek się dzieje, jest, zdjęcia są wysłane i zawsze jesteśmy w kontakcie. Cały czas tygodniowo. Nie ma, że tam jest. Człowiek sobie sam coś kombinuje, tylko no jest teraz praca, musimy odpuścić, a teraz znowu dociskamy gaz. No wczoraj super konsultacja była, no, na siłowni to. Tak jest, dociskamy gaz i myślę, że start na pewno w przyszłym roku i teraz albo wiosna, albo jesień. Ja myślę, wiosna, wiesz? Nie ma co długo czekać, nie? Czym tak. Prędzej, tym lepiej, nie? Czym tak. Prędzej się wystartuje, tym będzie lepiej. Także, słuchajcie, pierwsza, tak. Bo do tego czasu jeszcze zrobimy dużo lepszą formę, nie? Mhm. Bo teraz się bardzo dobrze kręci i dobrze do przodu leci. Także, jak trener tak mówi, jak za pierwszym razem było bardzo dobrze, to teraz będzie jeszcze lepiej. Normalne. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję Rolandowi za gościnę, za to, że mogliśmy tutaj najeść się dosyta, wyspać się, a przy okazji zrobić konsultacje, wszystko. Fajnie było. Bardzo Roland dziękuję, Dagmarze również dziękuję. Serdecznie witamy tutaj, no i do następnego razu. Później już będziemy w tym basenie kąpać. Na pewno. Teraz wsiadamy za chwileczkę w samochód i wcześniej rano jedziemy fajnie, bo dzisiaj tutaj jest święto, więc spokój będzie na drodze, nie będzie tyle tych korków. Jedziemy do Krzyśka Wierzbickiego. Jesteśmy w drodze do Krzyśka, choć w Niemczech dzisiaj dzień wolny. Na drogach jakoś tego nie widać, ale jest piękna pogoda. Nie ma co tutaj przesmradzać. Zobaczymy, co tam u Krzyśka Wierzbickiego słychać, jak trenuje, ale tak sobie jechałem samochodem oczywiście na siedzeniu pasażera i w międzyczasie nasz najnowszy produkt Long Distance, sobie przejrzałem skład tego wszystkiego. Oczywiście jest to produkt skierowany do biegaczy, do maratończyków, triatlonistów, do rowerzystów,
idziesz w góry, dosyć długo jesteś w wysiłku, to ten żel jak najbardziej się fajnie sprawdzi, fajna konsystencja, spróbuję sobie go dzisiaj, ale wracając do tematu, sprawdzając jego skład, uważam, że sprawdzicie sobie skład, jak sobie kupicie, że fajnie to by się nawet podczas treningu sprawdził ten produkt, przed treningiem i podczas treningu. Ma fajne, fajne produkty w środku, muszę to wypróbować koniecznie i oczywiście dam Wam znać. My sobie jedziemy, mamy jeszcze około, ile? Około pół godziny dobre do Krzyśka, będziemy na miejscu, no i działamy, zobaczycie to wszystko. Za górami, za lasami dotarliśmy na miejsce, dotarliśmy na siłownię, a tutaj Krzysztof Wierzbicki. Witam Cię serdecznie, trochę się zmieniłeś i powiem taki, jesteś ostrzejszy. Troszeczkę taki bardziej pocięty, tak. To zmiana treningu, tego wszystkiego, cały czas jesteś w treningu, no dobrze Ci widzieć. Tak, troszeczkę pozmieniałem, zszedłem z ciężarów trochę, żeby układ nerwowy odpoczął, bo będę się szykował pod nowy cel. Okej, zszedłeś z ciężarów, to... Nie wiem, dziwnie to zabrzmiało trochę, bo u Ciebie, wiesz, zejście z ciężarów, to niektórzy nie dochodzą do takich ciężarów. Czyli na przykład, jak zszedłeś z ciężarów, czyli teraz na jakich ciężarach operujesz? Mówimy o martwym ciągu. No do 450. No, na razie powyżej tego nie wchodzę. Okej, okay. Czyli 450 to jest taki dla Ciebie bezpieczny ciężar, fajna zabawa. Nie musisz się denerwować treningiem. Wstaję w środku nocy, 15 minut od drzewki i robię. Okej, okay. Dobra. Słuchaj, powiedziałeś tu może, wiesz co, tak. Może do tego celu wrócimy za chwilę. Chciałbym się zapytać też o sprzęt, na jakim teraz trenujesz. Dzisiaj zrobisz trening martwy ciąg. Tak. Ale oczywiście będziesz operował na tych niskich ciężarach. Tak, tak. Do 450. Zobaczymy, rozgrzejesz się, a w międzyczasie czy trochę poprzeszkadzam. Dasz radę? Nie ma problemu. I wypytam się parę rzeczy. Nie ma problemu. Jedziemy, jesteśmy u Krzyśka Wierzbickiego. Nareszcie popatrzymy wreszcie, jakie są ciężary. Do dwóch kółek coś tam dźwignę, a potem, bo ja nie operuję też na dużych ciężarach. Do trzech. Ja? No. Takie chudziutkie 25, nie przesadzaj. Dobra, no, no. Skoro tak powiedział, to tak musi być. Okej, okay, lecimy. Nie ile kilogramów na sztangę, tylko ile tych krążków zajebać. Czyli nie liczysz kilogramów, tylko krążki. Tak, tak. No też jest tak. No, ciekawe. Aczkolwiek... No, jak już te 500 zrobiłem, no. To jeszcze 20 kilo będzie 10 czerwonych na stronę. Nie? No bo tak, to masz 250 plus 200, no. Dwie ćwiartki na stronę. Nie? Tylko, że tam... Zaciski jeszcze musisz, nie? No to plastikowe będę zakładał. A, okej. Okay. Albo sprężynki. No, no to w sumie nie ma co liczyć. Będzie Ci dzisiaj łatwiej, bo Ci pomogę. Tak. Nie zmęczę się tak. Dobra rozgrzewka, cały czas to u Ciebie podstawa, na to zwracasz uwagę, no tak. Bo to jak fakt, że zszedłeś z tych ciężarów, jak na Ciebie, no ale to no, są ciężary i tu trzeba chyba uważać, nie? No na początku tak tą rozgrzewkę olewałem, ale później już po 23 latach treningów no. Tyle urazów, naciągnięć, naderwań. Że lepiej zwrócić na to uwagę. To już się zacząłem przykładać. Mhm. Powiedz mi, tutaj widzę, że ta sztanga, ona troszeczkę jakby się różni od tej sztangi, na której chyba ostatnio robiłeś, aczkolwiek kilogramy pewnie się zgadzają. Ale co to jest za sztanga? Czemu taka? To jest deadlift bar, tylko mojego projektu. A, okej. Okay. Czyli co tu pozmieniałeś mniej więcej? Znaczy tak, zrobiłem tą sztangę dla zawodników, którzy trenują sumo. Aha. I czyli jak jestem klasyk, to... Też zrobisz normalnie, bo masz śliskie pole na środku. Aha. Ale dużo zawodników, i w tym ja, ma problem z tym, że to radełko wczepia ci się w skarpetę. Aha. Jak dojdziesz w miarę blisko albo zaczynasz zabierać sztangę, jest taki moment, że wczepia ci się w skarpetę. No. I jest taki pół sekundy... Trzeba. A to wszystko ma znaczenie. Materiał, tak. To wszystko ma znaczenie. Gdzieś tam cię już w głowie coś tam, że się trze i już to gdzieś dekoncentruje. Tak, i teraz tak, jak staniesz sobie szerzej, to rozumiem, ta strona jest taka ślizgiejsza. Zawodnicy, którzy trenują klasyka, mają to pole.
A zawodnicy, którzy trenują sumo, tego pola nie mieli, nie? A, okej. Okay. No i to teraz jest na równo. Czyli to czy się różni stopniem jakimś wyszlifowania, inny materiał? Co to jest? Nie, no jest typowy deadlift bar jest czarnego koloru. Aha. Ta jest akurat srebrna, nie? Jest okay. Troszeczkę bardziej śliska. Jakby ktoś chciał sobie na przykład, ja bym chciał sobie do domu taką, to gdzieś można to załatwić, czy ty będziesz dubał gdzieś w warsztacie, czy to można gdzieś do dostania jest? Wszystko jest do dostania. Tak. Wszystko jest do dostania, tak. Dobra. Czyli rozgrzeweczka dalej, sumo, ja sumo nie próbuję, ja kiedyś próbowałem, pamiętasz, u ciebie i... A to możesz pół sumo robić, nie musisz pełnego sumo. I mnie bolało, a mogę tak normalnie to jak robię? Możesz, śmiało. Okej, okay, tak. Dobra, no to ja sobie zobaczę, ten ciężar w ogóle jak ta sztanga chodzi, czy to wiesz... Ale te grawerki ci powiem... Trzymają się, dobrze, nie? No nawet nie potrzeba... Wiesz, że deadlift bar ma 27 mm, jest troszeczkę chudszy. Aha. Tak jak złapiesz, to aż czuć, ona... Będzie aż ci się wbijał w łapę, tak. Sama się zaciąga na tym, no fajnie, naprawdę. No ma to znaczenie, no tym bardziej, że wiesz, no ty nie możesz używać pasków, nie? Na zawodach nie. No. Na zawodach nie. Chociaż robią teraz zawody, że paski są dozwolone. Ale to tak trochę to typowe, już... To, no ale to jak wszyscy w paskach i wszyscy w paskach startują, no to... Tylko gdzie tam potem ten wynik? No nie można go podciągnąć no pod, nie, bo potem... tam nie wiem, czy są jakieś rekordy świata oficjalne w tych paskach, czy nie. Aha, to całkiem inna bajka ta, trochę, nie? To jest... No dobra, to co? No, to robisz sobie jeszcze tym, czy już około? 70, no jeszcze nie robiłem. Okay. I zawsze literkami do środka talerza. Tak, no pierwszy musi być. Musi być logo producenta widoczne przecież. Tak jest, żebyś widział, czy tak. Czasami się nie pomyliłeś. No ludzie muszą widzieć, że to jest 25, bo z tej strony nie widzą. No, chociaż kolor czerwony zawsze 25, ale czasami... O. Czasami może się pomylić. Tak. To co, no po malutku będziesz dokładał po talerzu? Po jednym małym, tak. Tak, po małym. O. Przyjechali, badanie narobili. A ta bez znaczenia? Czy wolisz tak? Znaczy ja zawsze daję tą drugą plecami do tej pierwszej, nie? A okej. Okay. Wiesz, to ma później znaczenie wszystko, nie? Jeszcze bez takich tych podjazdów. Tak. Czy masz jakiś sprzęcik, że ja później jak tu, wiesz, no 10 talerzy na stronę, jak tam znaczy później ja, się znajdzie, to ja kurczę. Od zawsze, nawet jak jest na siłowni dostępny sprzęcik do nakładania, to ja zawsze sobie podstawiam malutki krążek pod tą stronę i sobie dosuwam talerzyk. Najlepiej to sprawdza. O, takie mam przyzwyczajenie i zawsze tak nakładałem. A powiedz mi teraz, jak robisz ten trening, ile zazwyczaj zajmuje ci taki trening? Ja sobie zejdę trochę niżej, żebym, wiesz, tak się nie wywyższał. Tu możesz sobie wejść na stopień, bo to jest wysoki, o, to będzie równo. Ile ci zajmuje taki trening? Znaczy sam martwy ciąg na sztandze. Tak mówimy dzisiaj na przykład, nie? Martwy no, ciąg. To już będę spędzał około godziny. To naładowanie, rozgrzewka, potem rozebranie sztangi. No i... Z tego pewnie jest 20 minut, to samo ładowanie i tak. Rozładowywanie. I potem akcesoria do tego, nie? Aha, czyli... Minimum 2,5 godziny całość. Akcesoria, czyli co? No, jakieś tam wiosłowania, rumuński ciąg. Aha, czyli to nie jest tak, że idziesz sobie, podźwigasz tylko martwy i do domu? Wszystkie te ćwiczenia, te partie, które w sumo pracują, nie? Trzeba każdą osobno robić. To nie jest tak, że sobie robisz sumo i będziesz sobie na tym sumo progresował cały czas, nie? Aha, czyli te no, dodatki... Wszystko osobno, tak. Mhm. A wiesz co, bo cały czas będziesz tylko teraz specjalizował się i na tym celu, o którym za chwilę powiemy, się skupiał, czy też będziesz z trójboju startował? Możliwe, że jakiś start trójboju się pojawi, ale głównie tylko mam w głowie jeden cel i do którego będę dążył cały czas. Okej, o tym celu powiem za chwilę. Po małym. Za mało, po maluchu jeszcze, po maluchu. Ale po męsku jedną ręką. To. No powiem ci, że to utrzymać w jednej łapie, to tak czuję to. Teraz? Też plecami. Wiesz, też. Zawsze po tym pierwszym wszystkie plecami daję do siebie. Okay, plecami, dobra. Czyli tym bez napisu. Żeby mnie było słychać. Tak. No. Już się zgrzełem, ale powiem ci, że tak składanie, rozkładanie, wkładanie to... Męczy. Ale ja to jako element rozgrzewki traktuję. No, chyba, że wiesz. Jak szedłem kiedyś do roboty, wiesz, taką miałem fizyczną pracę,
i nie mogłem trenować, to traktowałem tą pracę jak trening. Zrobiłem to tak, wiesz, jakbym serię robił i przy okazji gdzieś tam się robota zleciała, trening był zrobiony i wszystko szło. Dobrze, powiedzmy sobie o tym celu, chociaż aczkolwiek jak ktoś dobrze liczy, dobrze słucha, to już wie, że 10 krążków na stronę to jest 250, a strony są dwie, to jest 500, tak. Plus gryf, 20, 520? Tak jest. 520. Tak. Okay. Mam mały niedosyt po tym 502,5. Mhm. Uważam, że mógłbym tam jeszcze dołożyć do tego, nie? Okej, okay, czyli 502,5 to jest rekord? Czy jest to, powiedzmy, może ktoś pierwszy raz ogląda oficjalny rekord? Nie. Ale to jest taki po prostu mój. Ja to zrobiłem dla siebie. Mhm. No, a że wyszło na świat, no to już. Okay. Każdy to traktuje jak chce, nie? Ale wiesz, to jest dosyć duży przeskok, bo 502,5, a 520... Znaczy, przy takich ciężarach, no, powyżej 400, a tam już powyżej 500, to nie jest już taki duży procent. A, okej. Okay. Ja myślałem całkiem odwrotnie, nie? Że 20 kilo to... Że tak na przykład jakbym wyciskał na klatę stówę i dołożę 5 kilo, no to tak, no... No dobra, się pogubiłem już. Przykładowo, jak robiłem rozgrzewkę pod te 502,5, to ostatni ciężar na sztandze to było 465 kg. No. No. To już taka prawie 50, nie? Przeskok. No, no 40 to, dobre no to, kilo. No już masz 40 ponad kilo przeskoku, nie? Mhm. No a przy ciężarach, jak masz maksymalny wynik, dajmy na to 250 kg, no, to nie zrobić takiego przeskoku, okay, bo to już jest bardzo duży procent, nie? Dobra, teraz zszedłeś trochę z ciężarów, ale jak zrobiłeś te 502,5, ciebie jeszcze zapytam, powtórzyłeś te 502,5? Nie. Tylko raz i raz koniec? Raz i koniec, bo to był mój taki cel, te 500 kg. Okej, okay, bo jestem, bo właśnie tak się zastanawiałem, czy ty może już podchodziłeś, tak próbowałeś chociaż do tego 520, tak? Nie, ale nie. Za niedługo już będę próbował najpierw na jakichś niziutkich bloczkach. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że od razu albo pójdzie, albo nie pójdzie, tylko to jest stopniowe obniżanie bloczków, a ciężar stopniowo pójdzie, no ja siła w górę. Od 3-4 centymetrów po prostu i od razu już potem na podłogę zejdę, nie? Ale na zobacz, normalny poziom. Jakie to ma znaczenie, nie tam kanolby, nie? Tylko 3-4 centymetry. Tak. Dobra, 3, na razie kółeczka, śmiechu warte. No ja źle mówię, mówię o tobie, nie? Ale no, ja to wiesz... Ale bez rozgrzewki. Jestem nierozgrzany. O, proszę. O, pyk. Cyk. Lekkie, nie? Ale wiesz, ten gryf dobrze chodzi. Tak. Czyli tu było kilogramów? 170. 170. Marcin, teraz ty dawaj kamerę. Dawaj, podtrzymamy. Ale dobrze wchodzi, ci powiem. Fajnie się trzymaj. No. Gdzie ja normalnie przy 150, 160 nie mam chwytu. Nawet ani zamka nie używasz nic, tylko po prostu normalnie sobie trzymasz sztangę. No. No. No, to musicie spróbować sobie 170 kilo tak trzymać. Jak ja podniosę, to już w ogóle podniesiecie, no, nie? Szybszy był, nie? Troszeczkę, ale ja sumo to oszukuję. No właśnie, to się nie liczy, nie? Nie. To co, dokładamy? Tak. No, tu już by było coś dźwigać, kurde. 220. No, tu już by było. Nie, nie, tego nie podchodzę, bo... Nie, chociaż ostatnio 230 robiłem, ale... Tylko wiesz, nierozgrzany. Na serio. Na serio, no. A powiedz mi, tak szczerze, rozgrzewasz się. Od jakiego ciężaru czujesz, że dla mnie to 170 ok, już było takie, no, czułem, że coś dźwigam. No. 150, 140 przy martwym ciągu, porównanie, no to no, fajnie, coś tam w ogóle nie czujesz. Ale od 170 już czujesz, że o, już się zaczyna ciężar. Od kiedy to masz, od jakiego ciężaru masz to uczucie? No, to jest takie 320. Okej. Okay. Już wtedy wiem, czy jest dobry dzień na przykład, czy taki średni, nie? A, no właśnie, czyli tu możesz już wyczuć te 320, że idzie lekko, jest dobrze. Możesz być w super formie, ale trafisz słabszy dzień, no, no i już będzie ważyło, nie? No coś o tym wiem, wiesz, no na ostatnim tak, treningu. Na przykład, no, jak robiłem te 500 kilo i sobie podejdę 400, tylko po prostu poczuję, że 320 już jest takie sobie. Czyli te 320 to jest u ciebie taki tak, w te albo taki we w te. Sprawdzian, no. Okay. Wiem, czy mam dobry dzień, czy nie. Dzisiaj na pewno będzie 320. Tak.
I powiedz mi, już nie chodzi o to, czy będziesz walczył z jakimś ciężarem, tylko powiedz mi, jak się dzisiaj czujesz. Dobra? Po tym ciężarze. Na razie 230. Dzisiaj troszeczkę inna motywacja jest. No, oj, to dzisiaj może coś tu będzie wykręcone. Dobra, widzę, że też dbasz o nawodnienie, ale to... Kurczę, ile ty pijesz litrów w ciągu dnia, jak ty drugą flachę już na treningu pijesz? Znaczy w ciągu dnia nie liczę, ale na samym treningu pod 4-4,5 litra. No. Ale jak? To ty siedzisz, trenujesz, czy ty siedzisz i pijesz? Serio i piję, tylko okay. duże łyki biorę, nie? Aha, ale powiedz mi, to pomaga, czy to jest jakieś uzasadnienie? Nie, ukropnie się pocę, strasznie ze mnie woda zlatuje. Aha. No i muszę tą wodę uzupełniać, nie? Okej, okay. No 4,5 litra. Dobrze liczę? 3-4,5 litra, no na takim no treningu? Jak są ciepłe dni, no to... No. No to galancie, 270 mamy, no to jeszcze nie będziesz w stanie stwierdzić, jak się dzisiaj czujesz, to jeszcze nie. Okej, okay, czyli teraz podchodzisz sobie, jeden strzał, okej, okay. Tak. Dziękuję, do widzenia. No teoretycznie mógłbym zacząć od 120-170 kilo, no ale wolę sobie po prostu po tym jednym talerzyku. Dokładać jedno powtórzenie, okej. Okay. To co, 320 i będziemy badać samopoczucie. Tak. Z taką sztangą, jak masz teraz taką sztangę, coś poszło, jest ok? No, okay. To przynajmniej masz pewność, że jakbyś jej nie złapał, to ci coś nic nie przegnie, bo nieraz są lekko powyginane te sztangi. Tak, tak, tak. Ostatnio tak. Coś się robiłem, wiesz, ja nie operuję na takich ciężarach, ale u mnie akurat jest wygięta ta sztanga, bo ona ma kupę lat. Wiesz, też robiłem i czułem, jak podnoszę ją nami i się odwróciła, nie? No ja miałem na zawodach taki przypadek. No tylko, że ja paski używałem, no to wiesz, pół biedy. No ale jak nie masz pasków, złapiesz i się odwrócisz. Jak złapiesz nie w tym miejscu, tylko odwrotnie na wygięciu, to już jest koniec, no to ci się wyturla, chcąc nie chcąc. No to jest, nie jesteś w stanie takich ciężarów wytrzymać. No. Tutaj nie ma takiego problemu. No. Na razie jest prosta. Jest prosta, ale... Zmęczenie materiału, choćby nie wiem z czego była sztanga, to chyba jest to przewidziane, nie? Że z jakimś czasem... No, zależy z jakiego też jest materiału, nie? I zależy ile dźwigasz. Bo są deadlift bary, które producent deklaruje, że 700 kg wytrzymają. No. A wiem na swoim przypadku, że na 350 już... Gieły się. Wygieł się i już nie wrócił do swojej... Bo to jest miękka, nie? Sztanga. Tak, miękka, nie? Miękka. Okej, okay. A jak myślisz, jak by szło na twardej? Robiłem ostatnio. No. 430. I co, jest różnica? Jest trochę, no. Jest, jednak do ciągnięcia chyba jest dłuższa droga, nie? Z tym ciężarem. No też masz, im większy ciężar, tym się bardziej ugnie, nie? No, no. No to jest też taki plus, nie? Tych sztang. No, tej miękkiej. Tej miękkiej, tak. No, też mówię, nie? Zanim ona się oderwie, to trochę, no ale to... Wygnie się, nie? No, trochę, no ale... No ale jak spróbuj ja... Spróbuj wygiąć. Jak ja startowałem na twardej sztandze i mówiłem, że... Im jest bardziej miękka sztanga, tym się łatwiej będzie ciągnęło. To każdy uważał, że wtedy moje 400 kilo, a tego zawodnika, co robił 410 na miękkiej, to jest 410, a to jest moje 400. Ale tamten okay. No, jest silniejszy, no bo zrobił te 410, nie? No uważali, tak. Teraz wszyscy mówią, że jednak nie, nie. Że miękka sztanga to miękka, że łatwiej. Słuchaj, kłóćmy się przy 120 kg, ale powyżej 300, 400, czy to jest miękko, czy to jest twardo, kompletnie nie ma znaczenia, bo to są już takie ciężary niedostępne dla normalnych ludzi. Ja jestem normalny, ty jesteś nienormalny, idę stąd. Od razu biegnę i pytam się, jak się czujesz. Fajnie się robi dzisiaj. Dobrze się robi? Tak przyjemnie, no. No, ale teraz zauważyłem, że teraz już spokojnie w tych treningach, dniach treningowych normalnie używasz pasków. Tak, tak. No bo ja 520 będę robił w paskach, no to 520. Trenuję w paskach. No. A, okej, okay, dobra. Czyli dzisiaj jest okej, okay, panie. Okej, okay. No, nie jest to jakiś rewelacyjny dzień, ale nie było też jakieś odczuwalne. No. Czyli te tak w normie. Czyli dokładamy po 50, teraz 370 będzie na sztandze, tak? Dobrze mi się? Czekaj, bo będę robił od 420, to po 20 jeszcze dam. Okej, okay. Czyli stopniowo będziesz tak, sobie tak, podchodził. Tak, tak. Dobra, no to dobra, to 20, czyli teraz czas na niebiańskie, niebieskie. Paluchy? Już masz opracowane, nie? Że palce się nie dokłada. No już miałem przyciśniętą rękę parę razy w życiu. Tak jak pach, nie? No krwia, kurwa, taki, nie? No. Kurde, ale to jest, ci powiem. Nagnij sobie.
Zrobi chociaż takie zdjęcie, wiesz, że się to wygięło i to. A ja spróbuję to chociaż unieść delikatnie. Gotów jesteś? Bo to musi być szybka akcja. O kurwa! Zaliczone? Sprasz spodenki. Ale powiem ci, że teraz się zawsze dziwię, że oni mdleją, ale mi się zakręciło we łbie, nie? Cała podłoga. Powiem ci, że aż cała podłoga chodzi. Nie, nie mają tu pretensji, że wiesz, albo się coś zawali, albo coś? Specjalne pomosty do tego, co? Okej. To nie jest sieciówka. Aż wszyscy, wiesz, na tych sprzętach kardio zadrżeli. No dobra, czyli co, 360 poszło? Nie, tak, co ja mówię? 360, dobrze. Nie? No i po niebieskim jeszcze. Do tego jeszcze niebieski. Tak. Łapiesz, czekaj, to zrobiłem przerwę. Aha. Dajmy na to tyle, nie? No. Łapiesz sobie tutaj. No. Turlasz w tą stronę. Potem drugą stronę. Tu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I masz dociśnięty. Jest. Na wszystko jest sposób, nie? Nie ciągnąć tego. Ale to właśnie, no, na takich potwornych ciężarach, no to już muszą być sposoby, bo tu siła już kompletnie nie ma. O, czyli tutaj można by było, prawda, jeszcze cyk. Tak, dobrze? Tak. Cyk i cyk. O, gdzieś? O. I by było. O. Na luzie. Normalnie bym czerwone nakładał, ale chcę przez 400 dzisiaj przychodzić, nie? Okej. Okay. Czyli od razu będziesz 420 robił, docelowy ciężar? Tak. Ale chcesz sobie jeszcze taką... Jeszcze 400 zrobić na dwa razy. A potem dyszki wkładamy? A potem do tego dyszki, tak. Okej. Okay. Tak, mało profesjonalnie, ale... Każdy, wiesz, do celu, każdą drogą się idzie, ale ładnie mi, wygląda. Ładnie wygląda, jeszcze się potem dorzuci te żółte, nie? Nie, żółte to są 15. Zielone. Zielone. Ile trwa przerwa między jednym takim twoim małym bojem a drugim? Czy to liczysz, czy po prostu nie. czujesz? Na swoje odczucie. Żadnego stopera, żadnego patrzenia na zegarek, nie? Okej, czuję, że mogę... Czasami pół minuty, czasami dwie minuty. Mhm. Zależy jak moje tętno. Mhm. Pewnie szybciej jest między tymi, wiesz, jednym talerzem, dwoma talerzami. Tak. Kwestia założenia talerza na sztangę i od razu podejście, niż no raz, dwa, trzy, cztery, pięć czerwonych, dwa niebieskie. Kurde, panie. Dawno nie widziałem takiego czegoś. Panie. I po zielonym. I po zielonym. Nie zakręciło ci się w głowie? Troszeczkę. No, tak. Jest to. I kolorowo jest. I to jest ciężar teraz docelowy, bo nie operujesz na dużych ciężarach. O. To jest docelowy twój teraz treningowy. Powyżej tego ciężaru nie wchodzisz na razie. Ja mówię, to jest... Ustalam sobie w głowie jakiś limit na... Dajmy na to dzisiejszy trening, żeby było trochę więcej niż ostatnio, ale jak się poczuję dobrze, że jest lekko, no to tam więcej, nie? Okej, okay. A powiedz mi, właśnie ustalasz sobie limit, czy ty sobie zapisujesz te treningi, czy to tak wszystko... Z tego to już dawno zrezygnowałem. Okej. Okay. Po prostu pamiętam ile co robiłem, nie? No bo nie zaś tego... kilka treningów do tyłu. Nie? I bardziej tutaj, tak jak mówiłeś, kierujesz się tym, jak danego dnia się czujesz, że okej, jest dobrze, 320 ważyło, nie 320, więc dzisiaj będzie dobry trening, bo mogę dzisiaj sobie pozwolić na ciutkę więcej, nie? Nie tak przesilasz samo, się jak... Tak samo 500 robiłem, nie? Mhm. No, byłem treningowo na dużych ciężarach, 460 na 3 robiłem. Mhm. No i mówię, trafiam dobry dzień i robię 500. Nie? A tu nieraz tak, że czujesz, że jest dobry dzień, weźmiesz, włożysz te 460, zaplanowałeś raz, ale czujesz, że jest moc. Tak. Zrobiłeś 3 razy. Tak. Wypstykasz się, że tak powiem, i chciałbyś te 500, ale jakbyś tam zrobił raz, zostawił te siły, to może by poszło więcej? Nieraz tak myślisz? Kusi takie coś, tak? No. Czy nieraz lepiej tak czujesz, że te 400 poszło, wiesz, kurde, lekko, ale dobra, okej, raz, starczy,
Bo będę mógł wtedy więcej dźwigać. Tak, no właśnie teraz tak robię, nie? Okej. Okay. Czyli wyciągasz gdzieś tam zawsze wniosek, no słuchaj, no. Kogo ja się pytam, nie? No przecież, no. No jeszcze się uczę tej sztangi teraz, nie? Aha. Ona się troszeczkę inaczej ugina. Mhm. W innym miejscu. Na innej wysokości biodra. Mhm. Muszę tak strzelić idealnie w ten moment, żeby było to oderwanie w tym punkcie, żeby mi tam czasami dupa nie uciekła za wysoko, plecy nie zostały. Mhm. No i wtedy jest super, nie? A ten rozstaw nóg, jak podchodzisz, masz ten rozstaw nóg, czy to już masz po prostu tak zakodowane, tak. Bo wiesz, jakbyś się rozkraczył za mocno, mógłbyś się rozjechać, jakbyś stanął za wąsko, no to kurczę, jednak ten ciężar będzie musiał wędrować wyżej, znaczy, nie? Ja mam, czy masz tak po prostu stawiasz i wiesz, że to jest ta pozycja? Ja mam dosyć długie nogi, mógłbym spokojnie sobie na maksa stanąć i się nie rozjadę, bo kiedyś tak testowałem, nie? No. Ale mam ten swój taki rozstaw jeszcze za czasów, jak startowałem na twardej sztandze i tego rozstawu się trzymam, nie? On jest... Szkoda by było paznokci, nie? Jakbyś jakiś, za szeroko rozstawił. Nie jest jakieś mega super szerokie sumo. Tak staram się, no tamten... Dobrze to wygląda. Centymetr, półtora od tego paska zawsze na 81 cm stawać piszczelą. Okej, okay. I to masz już opracowane. No, to już w tym punkcie mam największą siłę. Im szerzej stanę, tym musiałbym jeszcze mobilność biodra, a technikę troszeczkę pozmieniać. Mhm. Zrobisz sobie pewnie zaraz ostatnie podejście. Tak. Ja mam jeszcze pytanie, ale to na spokojnie, odpocznij sobie, wam ci odsapnąć, żeby cię, wiesz, nie zamawiać. Korzystaj do tych ciężarów, za dużo się nie musisz koncentrować, nie? No to już bym ten, musiał troszeczkę skupienia załapać. Okej, okay. To pozwólmy się Krzyśkowi skupić, wracamy po boju. Krzysiek, tu jest taki nieodzowny element twojego treningu zawsze? Tak. Co to takiego? Zawsze te tam ciężary powyżej 320-370 nagrywam. Mhm. I patrzę, czy coś spieprzyłem, czy okej, czy coś jest do poprawy. Czy ja ci mogę coś podpowiedzieć? To było słuszne, wiesz, co ja ci mogę podpowiedzieć. Nic, to była prawidłowa odpowiedź. No to już wiem, że jestem troszeczkę za bardzo głową wychylony do przodu, nie? Aha. No ale drugie powtórzenie już było okej, okay, nie? Nie jest jeszcze do poprawy, to nie jest jeszcze ta technika, którą miałem przy 500, nie? Ale aha. Powolutku do przodu. Zobacz, jak to wszystko musi grać, nie? Nie można cały czas być w super szczycie, nie? Aha, ale to jest ta zasada poglądowości, tak. Jest naprawdę bardzo ważna, nie? Bo nieraz nam się wydaje, że kurde, no było wszystko super. Nagle patrzysz i widzisz, że tu mówisz o głowa, nie? Skoczkowie też, jak trener wypuszcza zawodnika, to też z kamerką stoi. Mimo, że jest wideo nagrywane przez telewizję, to on i tak swoją kamerką nagrywa, no, nie? To jednak potem tak. Można wyciągnąć wnioski, tak. Gdzie człowiek nie domaga. Dobra, skupiaj się. Marcinem jesteśmy na tej siłowni i zbieramy zamówienia, jakbyście chcieli wypielęgnować swój ogród, coś przeorać. Taką maszynę znaleźliśmy chyba się na do ogrodu. Co? Ja pociągnę, ty pociągniesz i ogródek będzie przedziabany. Już się bałem, że cię poniesie, wiesz? Jest okej? Okay? Ale to... Jeszcze na więcej, tak? No mówię, zaraz trzeci raz pociągnę, nie? Ale okej, okay, ale no... Poszło dzisiaj trening, można powiedzieć, że jest udany. No, jeszcze chyba dołożę. Okej. Okay. Czyli dzisiaj to jest ten dzień. Tak. Mamy 420, znaczy, jakbyś... Pierwsze powtórzenie dzisiaj czuję, ale drugiego prawie w ogóle. Czyli tak... A chciałbym to drugie też poczuć. jaki rok... Jaki jesteś... Niebieskim. Po niebieskim? Tak. O Jezu, zobacz. Wykończy mnie ten chłop. Sobie odpoczywaj, bo pewnie będziesz potrzebował teraz trochę czasu. Tak. No bo dzisiaj rzeczywiście to już nie będziemy tutaj bleblać, tylko ci się zapytam, czy się zdarzyło, że podnosiłeś ten ogromny ciężar i zsunął się zacisk i to leży gdzieś tam, tak. Chociaż na treningu, z lewej, z prawej tak, strony. Tak, pełno razy. Okej, okay, to trochę niebezpieczne, nie? No szczególnie... Wypuszczasz od razu, czy... Chociaż to chyba nie jest... Nawet nie jesteś w stanie zareagować, nie? Na końcówce, jak już jestem zablokowany u góry i czuję, że się zsuwam, to puszczam. Najgorzej jest w połowie ciągu. Okay, jak i... masz tą adrenalinę, walczysz z ciężarem i nagle ci się niespodziewanie zacznie zsuwać, to można sobie coś naciągnąć wszystko, nie? Mhm. U was to będzie chwila, ale dajmy teraz Krzyśkowi czas, spokój, 400...
40 kg. Tak. To nie jest, wiesz, pyk, pyk, pyk. Nie chciałem się pomylić. Okej. Okay. Przypominam, że Krzysztof nie operuje na dużych ciężarach, teraz odpoczywa. Tak, tak tylko przypominam. To już jest taki dosyć wysoki procent. No. No ale to nie jest 500. Nie? Ale to nie jest 500. Wiesz, no niektórzy nie kończą nawet zawodów z takich ciężarów. Ale to też nie? Masz na przykład, ktoś powie, 500 kilo masz maksa, a tu tylko 440-60 kilo, nie? No. No to trzeba sobie wziąć kalkulator i zobaczyć, ile to jest procent z tego 500. Nie? Ile? No nie pamiętam. No bym musiał policzyć. Za dużo ty matematyki, już jest po maturze. Daj mi sobie spokój. No, ale talerzy tak czy siak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jakbyśmy 1,28 dołożyli, to byś miał 10 talerzy. Czyli cel by był osiągnięty. Tylko nie czerwonych. Tylko nie czerwonych, właśnie. Dobra, skupiamy się, razem z tobą się skupia. Marcin, dawaj chodź, bo przed nami długa trasa, a ty musisz, wiesz, długo jechać, także częstuj się. Gasimy. Skubany. Jest okej? Okay? Dwie miarki przed treningówki zrobiły robotę, nie? Tak działa bomb 7 Nutrition. 440 dwa razy, to tak. Treningowo chyba jesteś dzisiaj zadowolony. Tak. Bo mnie aż tam wszystko bolało, jak z daleka obserwowałem. Ale chyba swój limit dzisiaj podejdę. To jeszcze nie koniec? No jeszcze po piątce dam. Chociaż na raz. Okej, okay, a wiesz co, zapytam ci się, kiedyś rozmawialiśmy, ale przypomnij mi, ty raczej wolisz cisza, czy tam dawaj, idę. Znaczy... Czy nie słyszysz kompletnie? Doping w trakcie. Jak już zaczynasz. Spoko, tak, no. No. Ale tak wolę ciszę zawsze. Okej. Okay. Zawsze tak, bez takich klepań w plecy, darcia, nie? Okej. Okay. Spokojnie. Tak jak trenuję, nie? Żeby to się nie różniło. Na zawodach, żeby się start za bardzo nie różnił od treningu. Wszystko nie? Ma być jakby to samo środowisko, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Okej. Okay. No dobra, to co? To udamy się po... Po piątkę. Po piątkę. No tego koloru jeszcze nie mieliśmy, nie? Mam biały. Idzie, 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 idzie! Lekko! Poszło! Jest! Panie! Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień, ale już starczy, nie? Starczy. Starczy. No to ale... jest to, co mówiłem, nie? No. Kurde, jakie to musi być ciśnienie. No, 320 było takie w miarę ok. Inna atmosfera. No, będziemy częściej przyjeżdżać. Przyjechaliście i... Żeby podsumować, 450 50 kg razy 2. No, nie wiem, co powiedzieć już. No, od zeszłego treningu 40 kg skoczyłem, nie? No widzisz. No. Na następny raz, jak przyjedziemy, to znowu 40. Już będzie prawie komplecik. Także super, słuchaj, złap sobie spokojnie oddech. Sobie podsumujemy jeszcze sobie to wszystko. Spoko. Ale... Ogarnij się, odpocznij, bo to trzeba jednak, nie? Gdzieś tam rozładować to wszystko. Fajnie, Krzysiu, było znowu poczuć tą adrenalinę. Tam aż skakałem na tej trawie sztucznej. Fajnie to było. Cieszę się, że wiesz, znowu dzisiaj level w górę. Tak. Jakby nie było. Już odpocząłeś. Jeszcze pewnie sobie, nie wiem, czy dzisiaj też masz w planie dorobienie tego treningu takiego. A, normalnie będę kończył wszystko. Będziesz sobie kończył wszystko. Na pewno, jeżeli jesteście zainteresowani, to cały taki trening, jak Krzysiek robi, od właśnie tego martwego ciągu po te dodatkowe elementy treningu, na pewno to pokażemy. Dajcie później znać w komentarzu. Później dopiero trening prawdziwy, nie? Później zaczyna trening. Tak. Oczywiście to zobaczycie. Miło było zobaczyć 450 razy 2. Ja jeszcze chciałbym tutaj zaznaczyć, bo nieraz są takie, właśnie tutaj mówiliśmy o tej sztandze, takie głosy, a bo sztywna sztanga, a bo tutaj jest ta sztanga taka miękka i ten ciężar zanim się oderwie. Pomijając to wszystko, że no, rzadko kto w ogóle podejdzie do takiego ciężaru i go podniesie, ale swoimi prawami
rządzi się wyciskanie, gdzie masz te koszulki, gumę i tak dalej. No, każdy bój ma swój sprzęt. Nogi? Przysiady mają bandaże, czasami jeszcze używają kostiumów, nie? A tutaj na przykład martwy ciąg? Tu masz martwy ciąg, no co, są kostiumy do martwego ciągu, są te paski, żeby wiadomo, że chwyt nie jest używany twój, nie? No i są sztangi miękkie, nie? A ja ci pokażę, że ja też dźwignę 450 w martwym ciągu, tylko najpierw pójdę do ślusarza i dobrego mechanika, takiego resort, koparki mi założą do, wiesz, do kręgosłupa. Pod biodrą. Tylko nie, no kto to utrzyma w łapach, nie wiem, czy mi się po prostu ręce nie wydłużą, nie? Także tak czy siak, słuchajcie, my będziemy za chwileczkę ruszać w trasę powrotną, na pewno jeszcze się tutaj do was odezwiemy. Z Krzyśkiem chciałbym się już pożegnać. Życzę ci zdrowia, tak, żeby te 520 pykło jak najszybciej w zdrowiu i w luksusie. No właśnie, zdrówko najważniejsze i żeby żadnych urazów nie było, nie? Żadnych urazów. Myślę, że to nasze nie ostatnie spotkanie. Nagramy sobie trening, jak robić ten martwy ciąg, który był dzisiaj, oraz ten dodatkowy trening. Wszystkiego dobrego. Dzięki, wzajemnie. Trzymaj się i trenuj dalej. Już jesteśmy w samochodzie, a raczej jeszcze jesteśmy w samochodzie. Kolejna godzina mija naszej trasy. Ale zawsze warto jeździć, poznawać nowych ludzi, odwiedzać, napędzać się do pracy. Sporo też poznaliśmy nowych ludzi przypadkowych. I to jest fajne w tej robocie. Także widzieliście, cała ta podróż, dwa dni zrobiona, sporo kilometrów u Rolanda Czurloka. Wszystko już wiem. U Krzyśka Wierzbickiego miał dzisiaj, widzieliście, takiego powera, że na 420 miał sobie lekko trenować, wziął 450 na dwa razy, a szykuje się na tą 520 już niebawem. Ja już wiem kiedy, wy się na pewno wkrótce dowiecie. Trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco i wtedy wszystko, a wtedy nic wam nie umknie, a nie wszystko wam umknie. Wtedy by wszystko wam umknęło, a tak wam nie umknie. Nam umykają drzewa i droga pomalutku się skraca, byle do domu. Jeszcze myślę 6-7 godzin i będziemy na miejscu. Trzymajcie się zdrowo, najlepszego, hej!